W tych pięknych okolicznościach przyrody 15 maja spotykamy się na kolejnych zawodach plażowych. Koło mnie stoi pan Robert Zgrowel. Parę słów o tym, jak dzisiaj te zawody będą wyglądać, ile mamy uczestników, ile plaży zajmujemy. Witam serdecznie. No więc mamy bardzo dużo zgłoszeń, bo aż 71 osób się zgłosiło. Przy czym 20 drużyn. Mamy też 3 kobiety jako zawodniczki. No, jest to naprawdę wynik całkiem przyjemny. Łowiska mamy zrobione tym razem wyjątkowo duże. Będziemy łapali między tymi palami drewnianymi na plaży, które są w około odległości od siebie około 90 metrów. Także każdy wędkarz ma 90 metrów do dyspozycji. Zawody są w dwóch turach, dwudniowe. Dzisiaj łowimy na plaży na wysokości Władysławowo-Chałupy, jutro też? Zobaczymy, jakie będą dzisiaj wyniki na tych sektorach, które żeśmy wybrali. Jeżeli któryś z sektorów miałby się okazać gorszy, kiepski czy jakkolwiek, to na drugi dzień wymienimy go na inny sektor, żeby po prostu złapać jak największą ilość ryb, żeby ludzie, którzy tutaj przyjechali z całej Polski, nie tylko z Polski, bo mamy też chyba 12 zawodników z Niemiec, żeby po prostu mieli zabawę, połapali trochę ryby. O to chodzi przecież. Coś, parę słów o nagrodach. O tym, jak to tutaj wygląda klasyfikacja, puchary, no i oczywiście, co jest główną nagrodą. Tak, więc klasyfikację mamy, pierwsza sprawa to jest, nasze zawody są zaliczane też do kategorii Grand Prix. To jest tylko dla uczestników Związku PZW. Na to są oddzielne pula pucharów oraz nagród. Poza tym mamy klasyfikację międzynarodową, w tym bierze po prostu każdy udział, między innymi właśnie ci goście z Niemiec, między innymi wędkarze, którzy po co nie są zrzeszeni. Tam są też puchary i nagrody od pierwszego do trzeciego miejsca. Mamy klasyfikację drużynową, są drużyny trzyosobowe i nagrodą główną, oczywiście puchary są też, i nagrodą główną na wygraną za załogę jest urlop tygodniowy na Wyspie Wolin, nad wodą, dla całej załogi, włącznie z osobą towarzyszącą, czyli z żoną, partnerką, czy jakkolwiek. Na tydzień czasu, żeby mogli sobie też koło Dziwnowa, załóżmy, też potrenować, zobaczyć, jak się na innych łowiskach też łowi. Jeszcze mamy dodatkową nagrodę za flądrę powyżej 46 cm. Jest nagroda pieniężna 2000 zł. Czy jeżeli kilka osób złowi taką flądrę, to liczona jest ta najdłuższa? Tak, oczywiście, największa w tym momencie. A jak wygląda sytuacja z jutrzejszym dniem, bo jutro będą też zawody w odległościowe, tak? Rzutowe, tak. Jak to tam wygląda? Uczestników się zarejestrowało około 15 i tam po prostu każdy zawodnik będzie mógł wykonać 3 rzuty, które będą mierzone i po prostu najdłuższy rzut z tych 3 jest brany pod uwagę do klasyfikacji wtedy. I oczywiście też za 3 najlepsze rzuty, najdłuższe rzuty są nagrody rzeczowe oraz puchary. Od strony technicznej, będziemy rzucać wszyscy tym samym ciężarkiem, tak? Tak. Ciężarki ja daję do dyspozycji użytkownikom 120-gramowe, żeby każdy miał po prostu taki sam kształt, taka sama waga, żeby nie było jakichś tam niedomówień. Każdy musi, zawodnik oczywiście, mieć też żyłkę strzałową do wyrzutu minimum 0,50, żeby po prostu nie zagrażać tutaj osobom trzecim czy jakkolwiek. Czy są preferowane jakieś metody zarzucania, czy każdy jak chce może rzucać, łącznie z OTG, z stylu Mikela Gatakeza, tak? Nie. OTG nie dopuszczamy w tym roku, ponieważ robimy to w terenie prawie zabudowanym, więc do tyłu są ryzyka różnego rodzaju uszkodzeń, dlatego dopuszczamy tylko maksymalny półobrót. Półobrót lub zza pleców, tak jak normalnie. Pendulum jest niedopuszczony. Więc w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, to Rafał Udziela wygrał i rzucił około 174 metrów, o ile się nie mylę. Nie chciałbym skłamać, ale coś koło tego. Zawody Grauwela są już niejako wpisane w harmonogram imprez w Polsce. Jak to wyglądało na samym początku? Ile mieliście zawodników i jak to na przestrzeni lat wyglądało? No więc pierwsze wydanie mieliśmy około 27 zawodników. Była bardzo właśnie słaba frekwencja, co nas troszeczkę zaskoczyło. Nie powiem, że miło. Niemniej w tym roku stwierdziliśmy, że po prostu robimy to, chyba jesteśmy na dobrej drodze, bo jednak się rozwinęło to bardzo dobrze i myślę, że w przyszłym roku pobijemy 100 uczestników i będzie fajna zabawa.
Stoi pani Iza, która jest wicemistrzynią w surfcastingu w Polsce i w Niemczech, tak? Drugą wicemistrzynią w Polsce, wicemistrzynią w Niemczech. Proszę powiedzieć parę słów, jak to wygląda odnośnie kobiet w tej dziedzinie sportu, no bo tutaj jednak no kobieta dalej od chłopa nie zarzuci, a to jednak tam daleko są ryby. Jak to wygląda od tej strony? No, a czemu pan uważa, że ryby są daleko? No, tak mnie przyzwyczaili, że ryba to jednak musi być daleko, rynny i tak dalej. Dwa lata temu wygrał Gravel Cup Jasiu Bubień, który nie zarzucał w ogóle właśnie daleko. Ryby były na 60 metrach i tam kobieta też sięgnie. Czyli rozumiem, że tutaj potrzebne jest szczęście po prostu. Szczęście, no trzeba trochę wiedzieć coś na ten temat. Technika łowienia. Czy pani korzysta z jakichś specjalistycznych wętek, jakichś przyponów, haczyków, które no, pani dają większe szanse od mężczyzn? Znaczy, ja łowię na maczówkę już od lat. Wędkę powinno się w ogóle wybrać do siebie. Zacznijmy od tego, że tam ktoś łowi na tej wędce i rzuca daleko i tak dalej. To jeszcze nie znaczy, że ta wędka jest dla mnie stworzona. Wędkę się bierze do siebie, w rękę się bierze, rzuca się nią, patrzy się ciężar, czy jej odpowiada, długość, czy ci odpowiada. Ja pamiętam, wie pan, ile to było 5 lat temu, jak przyszłam na plażę w Polsce pierwszy raz, to wszyscy panowie byli przekonani, że wędki muszą mieć 5 metrów. I po prostu jak ja z wędką wyszłam 4,20, to się wszyscy śmieli. A na dzień dzisiejszy, jak pan widzi, to są tylko wędki 4,5 metra. Najdłuższe. Nikt nie ma 5-metrowych. Po prostu to lepsze są wędki. No i to taką dłuższą ciężej tak, rzucić. Dłuższą ciężej rzucić zależy jeszcze, wie pan, bo są wędki, które nic nie ważą. Tak? Mamy Fertixa, wędkę, która ona tam, jeżeli się nie mylę, coś tam 400 gram waży, czy 300 gram, jest najlżejszą wędką, jaka w ogóle możliwa istnieje. To jest wędka dla kobiet, to jest wędka dla panów, którzy są niżsi, mają trochę mniej ciałka. Także wędka, mówię, to długość wędki musi każdy do siebie wybrać. Często, gęsto mi mówią właśnie, że ja jestem niska, powinnam wędkę mieć 3,5 metra. Mam też takie wędki, ale to są federówki zazwyczaj, nie? Mhm. Także, no, jaka plaża zależy, gdzie wylosować miejsce, jakie je podłoże, żeby zrzucać. Ja rzucam za głowy, także ja muszę mieć miejsce z tyłu, ja nie mogę mieć tych kamieni, tak jak na niektórych plażach jest, czyli ja muszę mieć wolne miejsce za sobą. No, warunki takie mam na plaży. Tak. Dobrze, a parę słów o tym, o kobietach w surfcastingu. Często pani spotyka kobiety łowiące z plaży? Właśnie nie. W
Polsce, słuchajcie, spotkałam do tej pory dwie kobiety, które łowiły aktywnie. Natomiast w Niemczech, jak łowię, to jest nas ponad 200 kobiet ogólnie. Na zawodach takich jak Mistrzostwa Niemiec zakwalifikuje się 27 kobiet i wtedy z tych kobiet właśnie wybieramy najlepsze, nie? Tak powiedzmy. Ale w Niemczech ogólnie to nie ma, że mamy przykładowo na taki Grossman Cup, jak było, to mieliśmy tam chyba, nie wiem, 16 kobiet było zameldowanych na ilość 200 panów, tak? No to już jest naprawdę dużo. I w Polsce, no bo w Polsce spotkać kobietę na zawodach, tak, surfcastingu, po prostu to jest już coś, to jest to jakiś jest wyczyn. Sensacja, tak? To jest sensacja. No wiemy, że tutaj kilka kobiet jest, trzy chyba są łącznie, tak? Trzy kobiety są. Stworzyłyśmy drużynę też, jesteśmy bardzo dumne z tego. Nie, no ogólnie na przykład Marianne Sperling, ona jest mistrzynią Europy, starsza pani i warto nawet zobaczyć na plaży, jak ona łowi, bo 70 lat ma, łowi już wiecznie i jest taka w sumie, w Niemczech jest bardzo znana z tego, że mówię, tą mistrzynią Europy była, tam jest wielokrotną mistrzynią w Niemczech była, nie, taka, no i mówię, i ma 70 lat i pcha ten wózek tymi wędkami rzuca, no nie zarzuca daleko, no ale zarzuca, nie, i coś tam zawsze złowi, czyli nie trzeba daleko zarzucać. Czyli faktycznie, no tutaj obalamy ten mit, że tylko daleko jest ryba. Ryba, tam gdzie jest woda, tam jest ryba, można tak powiedzieć, jednym słowem. Tak, tak. Właśnie się często, gęsto jest tak, że przerzucają rybę, bo panowie myślą, że o, daleko rzucę, tam jest ryba. Bardzo często ja jeżdżę na tylu zawodach byłam już i dosłownie widzę, jak przerzucają rybę. Bo myślą, że ryba, zarzucę powiedzmy te 130-150, a ryba jest na 80-60 metrach. Mnie, jak i pewnie naszych słuchaczy, zainteresuje to, jak dostać się do reprezentacji, jak reprezentować, nie wiem, Polskę w zawodach takich ogólnokrajowych czy międzynarodowych. Może trzy słowa na ten temat, jak to wygląda, bo pani no, nieraz już w takim czymś uczestniczyła. Tak, tak. Więc pierwsze trzeba w ogóle należeć do jakiegoś związku. W tym związku wybierani są najlepsi. Wysyłani są na zawody. W Polsce mamy Grand Prix. W tym roku mamy trzykrotne spotkania i są Mistrzostwa Polski, prawda? Z tych Mistrzostw Polski znowu najlepsi jadą do Niemiec na Mistrzostwa Niemiec, tak? W Niemczech jest trochę inaczej, bo w Niemczech musimy wygrać, pierw musimy z naszego związku wygrać te zawody i oni wysyłają tych najlepszych 5 czy tam 10, zależy jaki związek duży jest, jakie po prostu miasto, ile ma funduszy i tak dalej. Wysyła na kwalifikacje. Z tych kwalifikacji musi się dopiero zakwalifikować na Mistrzostwa Niemiec. Tak? No i tam po prostu jak wygrasz, u kobiet jest tak, że pierwsze 5 kobiet jedzie na Mistrzostwa Świata wtedy. No i tutaj rozumiem, że ten element szczęścia, bo to ryba, to jednak musi mieć człowiek szczęście do tego, jest też znaczący, czyli tak przejść te wszystkie etapy, to jest mistrzostwo świata, jednym słowem. Ogólnie ja zawsze jestem zdania, słuchaj, że w każdych zawodach, czy to jest kuter, czy to jest plaża, czy to jest pławik, ogólnie 60% to jest miejsce wylosować, tak? 30% powiedzmy mamy szczęścia, tak? A te 10% gdzieś tam z tyłu, powiedzmy, to jest nasze, co wiemy, co znamy, co umiemy. Tak zawsze jest, bo mówię, czy to na plaży, czy to na kutrach było, zawsze było tak, że ktoś stał koło ciebie pierwszy raz, no i patrz, więcej ryb złowił niż ty, tak? Wylosował lepsze miejsce, miał lepszą, jakąś dziurę znalazł w morzu i...
zawody rzutowe, kolejny dzień zmagań grauwelowskich. Jesteśmy na plaży, tutaj chłopacy już oddali swoje rzuty. Tak jak widzimy na przybitkach, jak to tam wyglądało przed chwilą. Koło mnie stoi sędzia tych zawodów. No i pytanie takie zasadnicze, kto dzisiaj wygrał i jak to wygląda ta klasyfikacja? Więc w tej klasyfikacji brało udział 10 zawodników. Wygrał Udziela Rafał rzutem 196,6 metra. Drugie miejsce zajął Hapke Jens 169,8. Trzecie Sean Knecht Jonas 167,7. Mhm. 10 zawodników. Mamy tutaj jakieś X-y, tak? Czyli niektórym rzuty nie wychodziły, to znaczy albo się zerwała żyłka, albo rzucał do wody. Takiego rzutu nie mogliśmy po prostu zaliczyć. Czyli rozumiem, że ekipa z Władek.pl zrobiła 3 celne rzuty, to już jest dobrze. To już jest bardzo dobrze, bo niektórzy nie zrobili żadnego celnego rzutu. Koło mnie stoi Rafał Udziela, dzisiejszy mistrz tych zawodów. 193 metry, tak? Dobrze? 260 cm. Rewelacja. Już myślałem, wiesz, że przybijesz tą magiczną cyfrę 200, bo już tak po tej żyłce było widać, że ona schodziła prawie cała, nie? Rzut był dobry, tak, ale no nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Słuchaj, Rafał, powiedz nam pokrótce, ile ty już po prostu siedzisz na tej plaży, że takie wyniki masz? Ja zacząłem wędkować w morzu z plaży jakieś 18 lat temu, 17. No jestem przyjezdną osobą, więc całe moje wędkowanie skupiało się na kilku tygodniach wakacji, tak? No i przez te lata trochę się nauczyłem. Jakieś zawody, które tak najbardziej pamiętasz? Niekoniecznie to mogą być takie, które ty zdobyłeś największy puchar, ale które najbardziej się utkwiły w pamięci? Wydaje mi się, że pierwsze Mistrzostwa Polski. Jaki to był rok? 6 lat temu, czyli to był 2010 był, to już będą 6. Co tam było takiego specyficznego? No to były pierwsze oficjalne zawody w Polsce. Mhm. Pierwsze mistrzostwa oficjalnie przeprowadzone w kraju, gdzie ponad 50 osób, nie wiem dokładnie, startowało. To było bardzo fajne wydarzenie, tak? W plaży w Karwi, bardzo rybne, padło dużo ładnych leszczy, piękne ryby. No, fajna rywalizacja, pierwsze zawody, na których startowałem. A co myślisz tutaj o Władysławowskich plażach? Jak to tutaj wczoraj ci szło i o w ogóle co tutaj myślisz o tym naszym zakątku świata? Władysławowskie plaże kojarzą mi się z flądrami. Głównie. Jak w czasie wolnym wędkowałem, to były to wyprawy na wiosnę właśnie za flądrą. Więc kojarzy mi się jako dobre łowisko flądrowe. Natomiast jeśli chodzi, jak mi szło wczoraj, no słabo, złapałem tylko 4 wymiarowe ryby, 1 belonę i 3 flądry, więc w porównaniu z naszymi kolegami z Niemiec to jest słaby wynik. No tutaj podpatrywaliśmy kolegów z Niemiec i zaskakuje nas ta technika, jak oni to robią. Widać, że oni no, nie pierwszy rok, nie dziesiąty nawet ćwiczą już to, te wyrzuty, aczkolwiek dzisiaj dałeś im popalić trochę. Tak, zawodnicy niemieccy rzucają techniką tak zwanym easy castem. To jest rzut siłowy z nadgłowy, z przeciągnięciem wędką na prostych rękach nad głową. Jak ktoś jest silny fizycznie, może tym rzutem rzucić ponad 200 metrów, tak? Natomiast ja się ratuję techniką. Nie jestem silny, nie jestem dobrze zbudowany, więc zainwestowałem w technikę i trenuję rzut Miguela Cadaquesa i nim rzucałem dzisiaj. No widzieliśmy, popatrywaliśmy ciebie, także no jednak to robi wrażenie, żeśmy musieli, chyliliśmy czoła, żeby nie dostać twoim ciężarkiem głowę. Mam nadzieję, że to nie wygląda aż tak niebezpiecznie. Staram się zachowywać bezpiecznie. Ciężarki wszystkie spadły na plażę, a nie gdzieś do lasu ani do wody, co świadczy, że kontroluję to, co się dzieje z wędką. No tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z sędzią i on właśnie tam mówi, że sporo osób zostało no, niejako zdyskwalifikowanych, bo albo coś im na początku strzeliło i w ogóle już nie mogli oddawać rzutów, albo po prostu nie trafiali w plażę. Tak, tak. Parę osób rzuciło właśnie albo na wydmę, albo do wody, tak? Więc no, kontrola jest bardzo istotna, nie tylko jak ktoś hobbystycznie rzuca, czy tak jak dzisiaj mieliśmy zawody, ale też jak wędkujemy, bo jak ktoś próbuje rzutów technicznych, czy rzutów bardzo silnych
i nie umie kontrolować swojej wędki, to może zrobić krzywdę sąsiadom, tak? Więc ćwiczmy na łące albo ćwiczmy na pustej plaży, a rzucajmy, jak wędkujemy z innymi kolegami, taką techniką, gdzie czujemy się pewni, kontrolujemy ciężarek przez cały czas. Słuchaj, ja od pół roku siedzę w surfie, rzuciłem 160,9 metra i wszystkie trzy rzuty oddałem w linii prostej. To źle chyba nie jest, co? Powiedziałbym, że to dobry wynik, gratuluję. Dzięki. Słuchaj, teraz tak, Rafał, pokażesz nam parę rzutów, techniki, jakie się stosuje. Przypnę ci mikrofon, tak, że będziesz mógł na bieżąco mówić po prostu naszym widzom, jak trzeba nogę ułożyć, jak to wszystko zrobić. Także zapraszamy do drugiej części filmu, idziemy troszeczkę bliżej wody i tam Rafał nam wszystko pokaże. Dobrze, to zaczniemy od rzutu z nad głowy. Najprostszy rzut, jaki można wykonywać, bardzo popularny na plaży u nas w kraju. Pierwsza rzecz to jest stabilna postawa w każdym rzucie. Więc w lekkim rozkroku, szczytówka wędki nisko nad ziemią, lewa ręka prosta, prawa przygięta w łokciu i cały rzut polega na tym, że z prawej nogi przerzucam ciężar na lewą i ciągnę lewą rękę do piersi. I to był cały rzut za głowy. Takim rzutem można osiągać 160 metrów mniej więcej. Tak jak było widać na dzisiejszych zawodach, bo koledzy tak rzucali. Teraz jego modyfikacja, którą można jeszcze dalej rzucić, polega na tym, że wędka jest odsunięta od nas i łokieć jest wygięty. Tutaj mamy nogi dwie obok siebie i to, co będziemy robić, to odchodzimy lewą nogą w moim wypadku od ciała, wtedy cały ciężar przeleci na lewą stronę i ciągnie za nami wędkę. Ręce przeciągamy też nad głową. Takim rzutem dzisiaj zawodnicy niemieccy rzucali blisko 180 metrów. Jak ktoś tą technikę wyćwiczy i jest silny fizycznie, może osiągać nawet 200 metrów. Teraz przejdę do rzutów bardziej złożonych, które pozwalają przy sprawnej technice, już przy osiągnięciu pewnego poziomu i komfortu tych rzutów, osiągać grubo ponad 200 metrów. Pierwszy rzut to jest uproszczony rzut OTG Miguela Cadaquesa. Ciężar ciała opuszczam na prawą nogę. Prawa ręka jest zgięta, lewa wyprostowana, szczytówka nisko. I rzut wygląda tak, że obracam ciało, patrząc w górę. Lewą rękę przyciągam do piersi, prawa kończy wysoko. I teraz ten rzut, jak opanujemy jego prostszą wersję, ma też swoją bardziej zaawansowaną wersję z krokiem. Różnica była taka, że wykonałem krok, a jeszcze silniejsza wersja tego rzutu to jest z przysiadem, gdzie dodajemy więcej siły przy podciąganiu się na udach i łydkach. I to jeśli chodzi o rzuty z ziemi. Reszta to są rzuty z powietrza. Rafał, rewelacja, bo szczególnie w tym ostatnim twoim rzucie było słychać to wędzisko, jak ono tak... Także nawet po tym już było poznać, wiesz, że to jest daleki rzut. Nie wyleciało, mimo że ciężarkę nie mamy założonego. Tak. Słuchaj, jaki jest twój taki rekord, może nieoficjalny, ale taki no największy? Najdalej rzucałem ponad 200 metrów, rozrzucałem 207, bo wyciągałem całą żyłkę, jaką miał Miguel Cadaquez u siebie na treningu, na szpuli. I rzucałem ponad 210, natomiast to nie było mierzone, bo miał drugą szpulę, gdzie było więcej żyłki, tylko to były rzuty z wiatrem. Te 200 kilkanaście czy 20 było z wiatrem, a w normalnych warunkach było 207. To nie było na zawodach, tak? To było na treningu. Rewelacja, słuchaj. Życzę wielu sukcesów. Dzięki wielkie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie za wywiad i lecimy, bo dzisiaj kolejny dzień, kolejna tura zmagań grauwelowskich.
Spacerując po plaży, zauważyłem taki napis na Państwa torbie: Surfcasting Toruń. Tak daleko? No ja nie wiem, czy to tak daleko. Po dzisiejszych czasach autostrada to jest trochę szybciej. Często Państwo przyjeżdżacie tutaj na plaży łowić z plaży? Zdarza się, znaczy przynajmniej kilka razy w okresie letnim, a czasami zimową porą też przyjeżdżamy. Polubiliśmy to od kilku lat. Już tak powiem na wstępie, że rozmawiałem troszeczkę z Państwem wcześniej i wiem, że Pani Ela jest to osobą towarzyszącą dokładnie. A Pani Elu, czy Pani próbowała już zarzucić kiedyś taką wędkę? Tak, ale niestety jakoś tak, no nie bardzo mi to idzie, bo jak mąż łapie. Ja dzisiaj rozmawiałem z panią Izą, która tutaj jest organizatorką, i ona mówi tak, że ryba jest wszędzie i wcale niekoniecznie trzeba daleko zarzucić, bo wystarczy 60 metrów i też ryba jest. Także coś w tym jest, proszę próbować. Dobrze, dziękuję. Na razie podpatruję, a być może... Może się będzie... uda na przyszły rok. Już w duecie, może jakieś pary zrobią, jak teraz drużyny, rozgrywka w ramach drużyn, no to może później będą jeszcze jakieś inne. Często Państwo jesteście w ciągu roku tak na plaży z wędką? Tak. Mówię, w okresie letnim cztery, a jak ja tutaj z Torunia reprezentuję koło Kontakt Elana, to my nawet rozgrywamy mistrzostwa koła swoje, to jest córka z Cingu, w ubiegłym roku rozgrywaliśmy. Uczestniczyło niedużo, bo koło nasze nieduże jest tam 130 osób liczy, ale około 20 osób przyjeżdżało na takie zawody. I w tym roku też planujemy w czerwcu przyjechać. Co prawda nie tutaj do Władka, tylko Ostrowo prawdopodobnie, ale na pewno będziemy. Dzisiaj przepiękna pogoda, to tak na zamówienie, bo to we Władku to musi być dobra pogoda wakacyjna. A najgorsza pogoda, w jaką byliście na plaży i łowiliście? Zdarzało Wam się w czasie burzy łowić? Nie chyba. W czasie burzy nie, ale wspominam ubiegłoroczną Nordę, co było rzeczywiście, jak pan też był tam, to widział i wie, jak to wyglądało wszystko. No zresztą inne warunki, bo już deszcz ze śniegiem padał też w styczniu, jak byliśmy 2 lata temu we Władku, także różne pogody już, co prawda burzy nad morzem jeszcze nie widziałem, ale inne warunki już się spotkałem z innymi warunkami. Dzisiaj nastawiamy się na flądrę, ale też tutaj znawcy mówią, że można spróbować łowić belonę. Państwo też się nastawiacie na to, żeby spróbować belonę? Nigdy nie próbowałem, nie wiem, mam cichą nadzieję, że może mi się uda. Przygotowany jestem, a zobaczymy, jak to będzie. Jakieś już sukcesy? Znaczy, sukcesów jako to w wędkarstwie surfcastingowym, to nie, my dopiero po prostu raczkujemy. Nie? A pani jak często z mężem tak jeździ na te wyprawy? Już teraz coraz częściej. Prawie że każdą razą. No, takie większe wyprawy, bo takie tak mniejsze przy Toruniu to nie, ale takie dalsze to zazwyczaj za każdą razą. To tak na nad morze to takie dwa w jednym, bo inhalacja jodu i można coś spróbować, coś wygrać, nie? Może się uda. Zobaczymy. Już to wygranie to już tak sprawa drugorzędność. Sama przyjemność tutaj. Wśród kolegów poznaje się nowych znajomych. Spotkać się po jakimś czasie z tymi samymi ludźmi, nie? Ostatnie moje pytanie, bo to zadaję wszystkim przyjezdnym. Jak to wygląda w Państwa przypadku z noclegami? No akurat w tym roku akurat to nie było problemu, bo jak wysłaliśmy zgłoszenie na zawody, tak już zaraz zakwaterowanie zrobiliśmy sobie, a tak to różnie. Czasami przez forum Władek.pl tam. Teraz już mamy znajomych też w pobliżu, to czasami jak mają wolne miejsca, to i do znajomych się pojedzie, a czasami na plaży się śpi też, bo jak na jedną noc się jedzie, na jedną noc to... Ale przez całą noc można łapać też, no, nie? W lato i rano już wyjechać sobie.
37. 37 i proszę kochanego kolegi 4. Niemiec miał 6, ale na pewno jest na więcej. Jeden Niemiec miał 4, też na pewno ma już więcej. Hello? Gwiazdko tutaj na wyspie wody to jest tam, co? Zanim do tego przejdę jeszcze, ale chciałbym powiedzieć, że udało nam się pobić rekordy. 5 rekordów musiałem przewidzieć. Pierwszy rekord to ilość uczestników biorących udział w plażowych zawodach. Jest to rekord, co jest mi znajomy, Polski, ponad 70 osób, jeszcze nie było nigdy. Dziękuję wam. Drugi rekord to jest ilość złapanych ryb na takiej imprezie. Złapaliśmy ponad 600 ryb. Moim marzeniem było złapać 500, abyśmy to jeszcze, a wyście, wy, nie ja, ja nie mówiłem, ale wyście zrobili ponad 600 ryb. Gratulacje. Trzeci rekord to jest rekordowa flądra, jak wszyscy chyba wiecie. Była półka 46 cm, została nie pobita o 1 mm, nie o 2, nie o 3, o 11 mm. Czwarty rekord, mam nadzieję, że tak jest, może się mylę, ale chyba tak jest. Jeszcze się nie spotkałem na zawodach plażowych, żeby zostało tyle gatunków złapanych. 4 gatunki. Mieliśmy flądry, dorsze, pelony i troć. Na kolejny rekord, i to już jest chyba raczej ostatni, który pobiliśmy, to jest też rzut na odległość. Jaki długi, za chwilę ogłosimy oficjalnie, ale jest to kolejny rekord. Także dziękuję wam bardzo za tak liczne i tak miłą zabawę. Miejmy nadzieję, że wam to sprawiło przynajmniej w pierwiastku tego, co mi sprawiło, pomimo że troszeczkę ganiania. Ale myślę, że było to godne tego, żeby się tym zająć. Szymański Stanisław, miejsce 6. Grand Prix. Piąte miejsce, Pietrzyk Piotr. Chyba sama kadra będzie. Czwarte miejsce, Konkul Arkadiusz. Trzecie miejsce, pani Izabella Bejman. Poproszę szczególną starostę tutaj do nas o wręczenie pucharu. Drugie miejsce, Jerzy Bajer. I pierwsze miejsce, Leszek Sobota. Właściwą
Trzecie miejsce w kategorii kobiet. Punkty 228. Sperlinge Mariany. Plaskoma Drive. Zwaję na otwarcie punkty. Sperlinge Mariany. Nie ma pytań na chłopcy. Numer, miejsce drugie. I znowu mi pomocniczka ucieka. Ale pierw musiał ogarnąć robotę. Izabela Weiman. 745 punktów. Izabela Weiman z innym unikrytów jesteś punktem. I pierwsze miejsce Hein Christina, 765 punktów. Erste Platz Hein Christina z innym unikrytów jesteś punktem. Teraz najdłuższa ryba, nie flądra, tylko ryba, najdłuższa ryba. Pierwsze miejsce zajął mój kolega, 78 cm. Mniej więcej tyle. Konkol Arkadiusz, gratulacje. Gratulacje, aplauz i zachodź do zdjęcia. Też tam stań, bo... I teraz najważniejsze, najdłuższa plądra. Ktoś tutaj płacze. A może ominiemy to, co? Proszę o wręczenie nagrody w kwocie. Przelicz! Jak kobieta nie wierzy. Jesteśmy ponad 25 lat małżeństwem, a ona jeszcze nie podejrzewa oszustwa. Buciki, tak. Albo baciki. Teraz drużyny, kategoria drużynowa. Jest County Teams. Piąte miejsce. Drużyna Pomuchel Lemborg 2 w składzie Krycyk Andrzej, Konkol Arkadiusz i Sobota Leszek. Czwarte miejsce, plac numer 4, Grauwel 2 w składzie Wnosy Christopher, Fuman Dawid i Krężel Grzegorz. Miejsce numer 3 zajęła drużyna w składzie moich, mam nadzieję, dobrych przyjaciół CWM Ustka, Jurek Bajer, Stanisław Szymański i Marcin Zamyślak. Gratulacje. Drugie miejsce, zweite plac zajęła drużyna Schottes Angeltum w składzie Hapke Jens, Szonkte Jonas, Szonkte Wolka. Przedostatnia klasyfikacja ogólna, międzynarodowa, dritte plac, Duchstanjörg, plac numer 2, nie mam, plac numer 2, Rein Helmut, und plac numer 1, unser sehr guter Freund, na kąpszkę. Zanisł szoje. Jędzę.
I jak już wiecie, mamy też puchar przejściowy, który w pierwszym roku naszej imprezy w 2013 wygrał nasz też przyjaciel Jan Bubień. W 2014 wygrał Jurek Duchstein, który też tu znowu stoi. Nie, nie. Ich lese vor die Alten. Und w tym roku, jak widzicie, Jens Hapke. Dobrze, to teraz przechodzimy do nominacji Żydów. Jens Hapke, plac numer 2. Weitwurf. Bitte nach vorne. Und Jonas, plac numer 3. Pierwsze miejsce Rafał Udziela. Chciałbym tylko podkreślić, że Rafał Udziela w tym roku pobił swój, no nazwijmy to prawie oficjalny, bo to w sumie, no nie wiem jak to nazwać, ale prawie oficjalny rekord 197 metrów. Gratulacje, to jest wynik taki, że... W imieniu sędziów chciałbym bardzo podziękować zawodnikom za miłą atmosferę, jaką żeśmy mieli, za kontakt z nimi. Bardzo miło nam się z wami rozmawiało. Myślimy, że może w następnym roku się spotkamy i może w szerszym gronie. Dziękujemy bardzo jako sędziowie. Ja bym chciał jeszcze po raz ostatni podziękować wszystkim uczestnikom, każdemu z osobna, ale też oczywiście, jak już wspomniałem, Grzegorzowi, wszystkim współorganizatorom, sędziom i wszystkim, którzy nam pomagali w realizacji tych zawodów. Dobrze, to w takim razie oficjalnie ogłaszam International Grauwelka w 2015 jako zakończony. Dziękuję bardzo.